Nazywam się Leszek Czyż. Od 30 lat jestem pastorem w zborze luterańskim Wiśle Malince. Razem z żoną stoimy w służbie. Mamy dwójkę dorosłych dzieci. Od końca lipca jesteśmy dziadkami. Jesteśmy zaangażowani oprócz swojego zboru w Malince przede wszystkim w tygodnie ewangelizacyjne w Dzięgielowie, ale zresztą nie tylko. Lidzia od 10 lat jest współorganizatorką śniadań dla kobiet w hotelu Gołębiewskim w Wiśle. Pan Bóg tak sprawił, że oboje możemy się dzielić nie tylko słowem takim mówionym, gdy chodzi o jakieś usługi czy ewangelizacyjne. Myślę, że niektórzy z Was czytali książki Lidzi. Mnie też udało się napisać kilka. I powiem Wam szczerze, że jeszcze chyba 2 lata temu nie myślałem, że będziemy tutaj, że byliśmy po raz pierwszy i że będziemy bywać, ale w tym takim pozytywnym znaczeniu. I jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za przyjęcie, jakiego mogliśmy doświadczyć tutaj u Was. Dzięki za podjęcie ryzyka i zaproszenie mnie. Ja chciałbym z Wami podzielić się takimi 4 blokami dzisiaj. Bardziej to będzie może część teoretyczna, gdy chodzi o to, z czym będziemy się rozprawiać. Natomiast przyszłą sobotę, jeżeli Bóg pozwoli, dożyjemy, będę chciał podzielić się spostrzeżeniami bardziej praktycznymi w kontekście duszpasterstwa, pastorowania, towarzyszenia innym, w jaki sposób to można robić, w jakich obszarach. Natomiast chciałbym rozpocząć od pierwszego wykładu, znaczy wykład to jest za dużo. Takie refleksje, wiem, że ma to charakter taki interaktywny, więc każdy z nas ma prawo rozumienia, interpretowania Bożego Słowa tak, jak nas Duch Boży prowadzi, jeżeli jesteśmy w tym szczerzy. Natomiast to, czego uczę się przez tych ponad 30 lat, to to, że naśladowcy Pana Jezusa niekoniecznie postrzegają pewne rzeczy w sposób jednorodny, bo jesteśmy różnorodni. A takim ewenementem jest to, że nawet jeżeli mamy różne spojrzenia na pewne zagadnienia, to wcale nie stoi to na przeszkodzie temu, żebyśmy razem mogli funkcjonować, współdziałać i być świadectwem dla niewierzących ludzi. I tę pierwszą sesję potraktowałem tak roboczo w kategoriach świętość jako podstawa duchowego rozwoju. Jeżeli tak sformułowany temat może nas w tej pierwszej sesji prowadzić, to myślę, że to może być pewna baza, punkt wyjścia. A więc świętość jako podstawa duchowego rozwoju. Być może słyszeliście taką historię, ona nie jest nowa, ale pozwólcie, że to będzie takie wprowadzenie. Słyszałem o pewnym pastorze, który prowadząc zbór zmagał się z budową nowego budynku kościelnego. To nie było tutaj w Bielsku. Znam dzięki Andrzejowi pewne wasze wizje, które mieliście, gdy chodzi o nowy budynek. Działo się to w Stanach Zjednoczonych. I pomimo tego, że było to w Stanach Zjednoczonych, zbór ten nie miał wystarczającej ilości pieniędzy na dokończenie budowy. I pewnego dnia siedzącego w swoim biurze duchownego odwiedził ubrany w czarny garnitur mężczyzna, znany w mieście gangster. I powiedział tak: pastorze, kilka dni temu zginął mój brat, miałbym taką serdeczną prośbę, czy mógłby pastor go pochować. Mam jednak jedną prośbę. Pamiętam, jak w zeszłym roku miałem telefon, będąc na synodzie w Warszawie, dzwoniła pewna rodzina z pytaniem, czy mógłby pastor pochować naszego bliskiego, ale mamy jedną prośbę. Ja mówię, jaka to jest prośba?
żeby pastor nic nie mówił o Bogu na tym pogrzebie. Ja powiedziałem, no wiecie, kochanie, chyba zadzwoniliście pod zły adres, bo jak sobie to wyobrażacie, żeby pastor nic o Bogu nie mówił, zadzwońcie sobie może do osoby świeckiej, żeby ktoś świecki to poprowadził, bo ja wam tej gwarancji nie dam, powiem wręcz przeciwnie, że o nikim innym nie będę mówił na pogrzebie, jak tylko o Bogu. Ale wracając do tego pastora, więc słyszy, mam prośbę, wiem, że pastor potrzebuje pieniędzy na nowy kościół, dam pastorowi $1 000 000 pod jednym warunkiem, że na tym pogrzebie o moim bracie pastor powie, że to był święty człowiek. Wiecie, no dylemat. Z jednej strony świadomość tego, kim tak naprawdę był ten zmarły, z drugiej strony świadomość tego, że pieniądze by się przydały. Obietnica bardzo frapująca i pastor się zgodził. Nadszedł dzień pogrzebu, na cmentarzu zebrały się tłumy, rodzina, krewni, sąsiedzi, bardzo wielu z tak zwanego przestępczego półświadka. I pastor, mając w pamięci złożoną obietnicę, stojąc przy trumnie zmarłego, mówi tak. Ten zmarły był wielkim grzesznikiem. Kradł, zabijał, wiele razy siedział w więzieniu, prowadził rozwiązłe życie, siał w postach w mieście, łamał wszelkie przepisy prawa. Ale w porównaniu z obecnym tutaj jego bratem, to był święty człowiek. Tego nie wiem. Ja myślę tak, że każdy z nas jest świadom tego, że w środowisku, w którym się znajdujemy, w otoczeniu, zawsze znajdziemy kogoś, w porównaniu z kimś będziemy lepsi, bardziej porządni, bardziej pobożni. Zawsze będą gorsi, my będziemy lepsi. Niedawno przyjaciel opowiadał mi o swojej niezwykłej babci Oldze. I czasem, gdy w jej towarzystwie, tak jak mówił, członkowie rodziny oplotkowywali kogoś z nieobecnych, krewniaków, babcia na koniec z taką ironią, z przekąsem w głosie mówiła: tak, tak, a najlepsi ci, najbardziej święci to my. Ale tak już poważnie, jak to jest z tą świętością? Jakie przesłanie zawiera termin święty, świętość? Kto jest sprawcą tego, że człowiek może wzrastać w stanie uświęcenia i może stawać się święty? Czy jeżeli mówimy o byciu świętymi, to jest coś, co ma miejsce w momencie, kiedy człowiek staje się naśladowcą Pana Jezusa? Jesteśmy przeobleczeni w szaty świętości, już jesteśmy świętymi? Wiemy, że chodzi o Ducha Świętego, bo przecież jednym z jego głównych zadań jest kształtowanie w nas Bożej świętości i przekonywanie, jak ważną, wręcz podstawową rzeczą dla naszego duchowego życia tu na ziemi i naszej wieczności jest uświęcenie. Kiedy mówię o świętości, zawsze pojmuję ją w kategoriach nie tyle występowania słowa świętość, ale towarzyszy temu słowu uświęcenie. Chociaż w oparciu o sztandarowe teksty Nowego Testamentu, jak też wypowiedzi samego Pana Jezusa, myślę, że Duch Święty kojarzy nam się przede wszystkim z kimś, kogo zadanie główne idzie w kierunku pocieszania wierzących, stąd jedno z jego imion to jest Pocieszyciel. Uczenie i przypominanie słów Pana Jezusa, Pan Jezus powiedział, z mego weźmie i wam oznajmi, że jednym z głównych zadań Ducha Świętego jest prowadzenie Kościoła, czyli wierzących ludzi. Jest powiedziane, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. Czy wreszcie jednym z głównych zadań Ducha Świętego jest otwieranie oczu i przekonywanie o grzechu. Tak jak jest napisane, a gdy przyjdzie Duch Prawdy, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. A my dzisiaj mamy uzmysłowić sobie, albo odkryć, albo przypomnieć sobie, wszystko zależy od tego, na jakim etapie duchowego życia każdy z nas się znajduje, że jednym z głównych zadań Ducha Świętego, jednym z głównych powodów zesłania Ducha Świętego na ziemi jest pomoc w przyoblekaniu przez nas Bożego charakteru. Poprzez uczenie nas, jak prowadzić uświęcone życie, by spełniać taki Boży wymóg, jakim jest bycie świętymi, oraz by spełniać Boże zadanie, które przejawia się w służeniu innym dla Bożej chwały. Nie tylko w kontekście czegoś, co mamy dla siebie, kiedy jest kwestia budowania swojej duchowości, ale w głównej mierze, gdy idzie o służenie dla innych. Nie możemy zapominać o tych dwóch rzeczach. Jeżeli mamy być produktywni, a będę o tym mówił w kontekście owocu Ducha Świętego czy darów Ducha Świętego,
To chodzi o to, że inwestujemy sami w siebie albo pozwalamy Bogu inwestować w nas, ale też inwestujemy w siebie nawzajem, bo to jest zadanie społeczności Kościoła, zboru. Więc jeżeli mamy za chwilę mówić o owocach albo owocy Ducha Świętego, bo dla mnie ten element wypływa z kwestii świętości czy uświęcenia, to musimy być świadomi, że owoc Ducha Świętego czy owoce są konsekwencją niczego innego, jak tylko prowadzenia uświęconego życia czy świętości. Nie ma mowy o owocu Ducha Świętego bez świętości, bez uświęcenia. A uświęcone życie z kolei ma miejsce wtedy, kiedy nasze życie jest całkowicie poddane Bogu, kiedy rozwija się w nas Boży charakter, który przejawia się między innymi poprzez występowanie owocu albo owoców Ducha Świętego. Nie może więc być mowy o owocu bez uświęcenia, nie może być mowy o uświęceniu bez oddania swojego życia Bogu, bez nowego początku, czyli bez nawrócenia. W Bożym Słowie i w Bożym prowadzeniu jest logika. Jedna rzecz wypływa z drugiej. Nie ma pójścia na skróty. Musimy przejść przez wszystkie etapy. Myślę, że nieraz jako ludzie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że coś musi mieć miejsce zaraz. To są fast foody, to jest wszystko danie w 5 minut, to jest McDonald's, to są inne rzeczy. Natomiast Boże prowadzenie i Boży wzrost wiąże się z czasem. Owoc to jest coś, co otrzymujemy, początek, nawrócenie, Boże prowadzenie, konsekwencją tego są owoce, czy jest owoc. Dlatego mówiąc o owocu Ducha, musimy rozpocząć od zagadnienia uświęcenia, czy bycia świętymi. Biblia mówi, że uświęcenie jest Bożą wolą względem każdego wierzącego człowieka. Paweł pisze 1 Tesaloniczan 4,3. Taka bowiem jest Boża wola, uświęcenie wasze. Biblia mówi, że taki jest Boży nakaz. Paweł pisze o tym w Efezjan 5,3. A rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym. Biblia mówi, że owoc jest dziełem Ducha Świętego, że w momencie nawrócenia jest to to, co czyni człowiek pod wpływem działania Ducha Świętego, kiedy podejmujemy decyzję. To nie Duch Święty podejmuje za nas decyzję, ale jest to działanie Ducha Świętego, w konsekwencji którego w oparciu o, nie powiem przymus, pewien nacisk, podejmujemy decyzję, a więc w momencie nawrócenia, które ma miejsce jako moja człowiecza decyzja pod wpływem działania Ducha Świętego i pod wpływem usprawiedliwienia, to z kolei czyni Bóg wobec nas, kiedy oddajemy Mu swoje życie jako wierzący ludzie, zaczyna się w nas proces w kierunku uświęcenia, co jest niczym innym jak stawanie się coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa. Moglibyśmy powiedzieć, że właściwie uświęcenie, czy proces uświęcenia jest stawanie się coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa. W kontekście charakteru, w kontekście naszego zachowania, w kontekście naszego podejścia do innych, czy sposobu traktowania Boga. Apostoł Paweł pisze o tym następująco. I to jest Rzymian 8, 28-29. A wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Wreszcie Biblia mówi o uświęceniu w kategoriach, że jest to nasz obowiązek. Czyli to nie jest coś, co w kontekście jakiegoś dobrego nastroju zaczynamy traktować w kategoriach, że byłoby dobrą rzeczą, natomiast jest to mój obowiązek. Uświęcenie nie jest jedną z opcji, które jako chrześcijanin mam do wyboru, lecz to jest podstawa. Jeśli nie ma uświęcenia, nie ma zbawienia. Taki wniosek możemy wyciągnąć ze słów listu do Hebrajczyków, którego autor z inspiracji Ducha Świętego pisze: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie, świętość. Nie zawsze używamy tych słów we właściwy sposób, i nie zawsze jako ludzie rozumiemy to we właściwy sposób. Właściwie
powinienem powiedzieć inaczej, bo ktoś może z was czuje się dotknięty. Nie zawsze rozumiem to ja we właściwy sposób i nie zawsze używam w takim razie. To jest bezpieczne, jeżeli odnoszę to w pierwszej chwili do siebie. Słowo święty występuje w Biblii ponad 600 razy. W większości przypadków ma ono przede wszystkim odniesienie do wszechmogącego Boga. Lecz zostało również zarezerwowane dla określenia ludzi wierzących, których życie zostało przemienione przez Pana Jezusa. Z tym, że gdy chodzi o tą przemianę przez Pana Jezusa, musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z tą najważniejszą przemianą, która ma miejsce w momencie, kiedy oddaje swoje życie w Boże ręce, Panu Jezusowi. Ale przemiana nie kończy się w momencie podjęcia decyzji, tylko ona dopiero się rozpoczyna i trwa tak długo, jak trwa moje życie na ziemi. To nie jest tak, że mogę powiedzieć, w takim wypadku ja już osiągnąłem ten maksymalny pułap. Jestem Bożym dzieckiem wiele, wiele lat. Ale patrząc na swoje własne życie, nie mogę powiedzieć, że ten etap mam już za sobą i że mogę mówić o oświęceniu, używając tylko czasu przeszłego. Jestem na etapie wzrastania w uświęceniu czy dochodzenia do świętości. Paweł, nie tylko Paweł, ale zacznę może od Piotra. Piotr pisze tak: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Będę cytował albo przekład Biblii Warszawskiej, albo będę powoływał się na tłumaczenie Słowa Życia. Jeżeli macie różne tłumaczenia przed sobą, możecie to porównywać. Słowo Życia, werset z Piotra, to jest 1 Piotr, 1 rozdział 15-16. Słowo Życia tłumaczy to w ten sposób: bądźcie święci we wszystkim, co robicie, tak jak święty jest Pan, który was włączył do swojej rodziny. To on przecież powiedział: musicie być świętymi, bo ja jestem święty. Tłumaczenia słowa życia nie traktuje w kategoriach jednej z opcji wiernego tłumaczenia Biblii. Jest to parafraza. Jest to przełożenie na współczesny polski język. Stąd też zawsze punktem odniesienia, jeżeli czytamy Biblię, powinny być dla nas oryginalne języki, grecki, hebrajski. Myślę, że każdy z was poświęca mniej lub więcej czasu, ale zawsze, na studiowanie Biblii. Czasami warto zainwestować finansowo w jakieś książki, które, czy to jest interlinearny przekład, grecko-polski, dosłowny, tam nie ma do czynienia, nie mamy do czynienia z pięknie wygładzonym polskim tłumaczeniem, ale jest to tłumaczenie tak, jak w języku greckim to ma miejsce. W oparciu o oryginał możemy później odwoływać się do innych tłumaczeń, które są parafrazą. Więc to tłumaczenie słowa życia jest parafrazą, dla mnie osobiście, nieraz bardziej przemawiającą, aniżeli tłumaczenia Biblii Warszawskiej. I tak na marginesie, bardzo często, kiedy przygotowuję się do kazań, odwołuję się do katolickich tłumaczeń. Katolicy mają naprawdę dobrych biblistów, gdy chodzi o tłumaczenia Biblii. Stąd też myślę, że w kontekście porównywania czy czytania Biblii, kwestie jakiegoś negatywnego nastawienia do Kościoła katolickiego odłóżmy na bok, a skoncentrujmy się na tym, co rzeczywiście tkwi w potencjale ludzi, którzy to tłumaczenie przygotowują. Ale to tylko tak nawiasem mówiąc. Paweł w Efezjan, pierwszy rozdział, w pierwszym wierszu i w czwartym wierszu pisze tak: Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Efezie i do wierzących Chrystusa Jezusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. A w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w wierszu 22, Paweł pisze: pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Czyli apostołowie w odniesieniu do wierzących używają słowa święci. Czy to słowo święty można potraktować na takim samym poziomie, w takim samym znaczeniu, jak przypisane ono jest do Boga? Nie. Ale święty, będę to potem rozwijał, to jest ktoś, kto jest wyłączony, kto jest przeznaczony dla Boga, dla służby. Więc w tym znaczeniu, jeżeli jesteśmy jako wierzący ludzie nazwani świętymi, to nie w oparciu o życie, jakie prowadzimy, tylko w oparciu o to, że przez Ducha Świętego zostaliśmy wyrwani z tego świata, przeznaczeni dla
Boga, ażeby żyć w Nim, z Nim w społeczności i żeby służyć innym w tym znaczeniu, w kontekście bycia świętymi. Natomiast jeżeli przyoblekamy się w charakter Pana Jezusa, czyli jesteśmy na tym etapie stawania się takimi, jakim jest Pan Jezus, z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że nigdy takimi się nie staniemy. Czy to znaczy, że mamy sobie darować? Nie. Ale mamy robić wszystko, żeby stawać się podobnymi do Pana Jezusa. Słowa święty, święci to bardzo interesujące wyrażenia. Każdy z nas z pewnością widział wiele kamiennych posągów świętych we wnętrzach czy na dziedzińcach starych kościołów. Lubicie odwiedzać kościoły? Ja w czasie studiów w Warszawie lubiłem chodzić do kościołów. Lubiłem sobie siadać w ławce. Oczywiście miałem wtedy zupełnie inne intencje. Lubiłem patrzeć na ludzi, obserwować ludzi. Natomiast w kościołach są pomniki, są posągi świętych i wystarczy wejść do niejednej świątyni, żeby zobaczyć posągi, płaskorzeźby, żeby obejrzeć obrazy wyobrażające tych, których sylwetki stały się sławne w ciągu długiej i mimo wszystko, cokolwiek by nie powiedzieć, ciekawej historii kościoła, w związku z czym ci ludzie uważani są za świętych. W książce, którą niedawno czytałem, przytoczony jest artykuł zatytułowany „Jak powstają święci”. I artykuł ten nie mówi, jak sugerowałby to tytuł, o tajnikach produkcji masowych postumentów, pomników przedstawiających świętych, ale o kulisach współczesnych procesów kanonizacyjnych. I wyjaśnia zawiłości długiej procedury prowadzącej do uznania kogoś za oficjalnego świętego. I w konkluzji tego artykułu autor pisze, że w wielu wypadkach przede wszystkim trzeba wiedzieć, do których drzwi zapukać, jakie poczynić kroki, by taki proces beatyfikacyjny rozpocząć. A więc trzeba wiedzieć, gdzie zapukać i jak, żeby to rozpocząć. Ja myślę, że... Czy to już są te pytania? Ja myślę, że byliśmy tego świadkami, czy jesteśmy świadkami, kiedy rozpoczynał się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Nie? Święci, do których zwracali się w swoich listach zarówno Paweł, Piotr czy Jan, byli zupełnie innego rodzaju ludźmi. Nie było wtedy mowy, że trzeba w odpowiednie drzwi, w umiejętny sposób. Może na zewnątrz nie wyróżniali się niczym specjalnym, nie mieli żadnych zasług. Byli to zwykli ludzie, tacy jak każdy z nas tu siedzący. I to dla mnie jest niesamowita zachęta. Że Biblia pisze o normalnych, zwykłych ludziach, którzy mieli słabości, którzy mieli upadki, a pomimo tego byli świętymi. Więc jeżeli Bóg pozwalał poprzez Ducha Świętego zwracać się do tych ludzi i mówić o nich jako o świętych, to dla mnie jest wielka nadzieja, że jeżeli jestem uczniem Pana Jezusa, to również nie dzięki swoim staraniom, ale Bożej łasce mogę być włączony w poczet tych, którzy są święci i każdy z nas może być włączony. Wewnętrznie ci ludzie przeżywali wielkie zmiany, które miały przełożenie na to, jakimi byli na co dzień, gdy chodzi o ich oddanie posłuszeństwo Bogu i gdy chodzi o ich coraz bardziej stawanie się podobnym do Pana Jezusa. Greckie słowo tłumaczone jako święty pochodzi od terminu oznaczającego, i to już wracam do tego, co powiedziałem, oznaczającego kogoś wybranego, oddzielonego od świata, wyrwanego ze świata, przeznaczonego dla Boga, uświęconego po to, żeby w tym świecie, tam gdzie mieszka i żyje, służył Bogu. Bóg mnie wybrał, Bóg mnie wyrwał, Bóg mnie przeznaczył, ale Bóg mnie zostawił, żebym tu, w tym miejscu, swoim życiem był zachętą dla niewierzących ludzi. A więc każdy z nas ma niesamowite pole do działania. Myślę, że rzeczą bezsensowną jest uświadamienie sobie, że byłoby dobrą rzeczą, żebyśmy jako wszyscy gdzieś się przenieśli i funkcjonowali tylko w swoim gronie. W latach 40. w Wiśle miało miejsce coś takiego, czy w latach 50., że wierzący ludzie z Wisły wyjechali na Bieszczady. I tam założyli taką społeczność, gdzie, wybaczcie za określenie, kisili się we własnym sosie. Chcieli być tylko dla siebie, bo wyszli z założenia, że Pan Bóg ich przeznaczył, żeby poszli w inne miejsce, ale byli tylko dla siebie. Jeżeli dzisiaj pojedziemy na Bieszczady, to z tej jednej społeczności pod
w upływem czasu powstało wiele różnych społeczności i ludzie, którzy pojechali tam, którzy zakładali jeden zbór, święcie mogą przyznać i szczerze, że niekoniecznie już ich dzieci czy ich wnuki dalej żyją z Bogiem. Bóg nas wyrwał ze świata, przeznaczył, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, byli świadectwem, Bożym świadectwem. W momencie, kiedy przez wiarę w Pana Jezusa, oddanie Jemu swojego życia, zostaje włączony do Bożej rodziny, zostaje wybrany i przeznaczony do specjalnego celu, do życia w świętości, w uświęceniu i do dawania świadectwa. Inną definicją słowa święty, świętość jest bez grzechu. I określenie to zostało użyte w odniesieniu do Pana Jezusa tu na ziemi, o którym czytamy, list do Hebrajczyków 4:15, był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. I właśnie to życie bez grzechu powinno być celem każdego, kto pragnie być pobożnym, czyli żyć po Bożemu, według Bożych zasad, kto pragnie być święty. Oczywiście nigdy tutaj na ziemi nie osiągniemy tego celu, tego duchowego poziomu. Niemniej jednak ma być to nasze najwyższe pragnienie, cel moich najszczerszych wysiłków i modlitw. Panie, czyń ze mnie świętą osobę, podobną do Ciebie osobę, każdego dnia. Sprawiaj, żebym coraz bardziej mógł być święty. Słowo święty przez niewierzących ludzi używane jest w bardzo negatywnym znaczeniu. Jeżeli powiedzmy, usłyszymy świadectwa ludzi, którzy zostali wyrwani z nałogu, szczególnie z okolic Wisły, to bardzo często mogą powiedzieć, że w momencie, kiedy przestali pić i byli w tym samym towarzystwie i mówili o tym, że nie piją, nie mówili jeszcze dlaczego, ale mówili, że nie piją, to bardzo często usłyszeli skierowane w stosunku do siebie pytanie, które było taką pretensją. Coś ty taki święty nagle się zrobił. Dzieci moje, pisze Jan, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Czyli w kontekście tego, że mamy być bez grzechu. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa. 1 Jan, 2 rozdział, 1 werset. Paweł powiedział, że napisał swój list po to, żeby jego czytelnicy nie grzeszyli. Dzieci moje, to wam pisze, byście nie grzeszyli. Jakie mamy podejście do grzechu? Myślę, że każdy z nas stara się grzeszyć jak najmniej. Gdzieś, albo inaczej, więc znowu idę w tą sferę bezpieczną. Staram się grzeszyć jak najmniej. I nieraz jestem z tego zadowolony, że mi się udało. Ale podstawowym celem Jana była chęć uzmysłowienia, że nie chodzi o staranie się grzeszyć jak najmniej, lecz o całkowite pozbycie się grzechu. Nie staranie się jak najmniej, tylko niegrzeszenie. To nie jest gra słów. To jest zasadnicza różnica. Paweł w swoich listach jest bardzo konkretny i praktyczny. Mówiąc o świętości, przykładał ją do każdej sfery życia. Nie tylko do duchowej sfery życia, ale normalnego funkcjonowania w realiach naszej codzienności. I myślę, że o tym wierzący ludzie powinni pamiętać. Że to nie są dwie sfery, które funkcjonują niezależnie od siebie. Że jestem święty, kiedy jestem w społeczności, bo takie są oczekiwania i wymagania, ale że ta moja świętość ma mieć przełożenie na moją codzienność. Jest łatwo być, albo łatwiej być świętym w niedzielę, czy w sobotę po południu, czy na spotkaniu modlitewnym. Łatwiej jest być świętym w społeczności ludzi, którzy też chcą być świętymi. Natomiast trudniej jest być świętym w miejscu, gdzie funkcjonujemy, w domu, gdzie żona, mąż zna nas 24 godziny na dobę, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Kiedy na przykład pouczał Tymoteusza o jego relacjach względem młodych kobiet, powiedział mu, żeby traktować je jak siostry z wszelką powściągliwością, gdy chodzi o myśli, z czystością, jak wyraża to jedno z tłumaczeń. Młodsze kobiety traktuj jak rodzone siostry z całą czystością. 1 Tymoteusz 5:2. Czyli każda myśl, spojrzenie i zachowanie powinny oznaczać się doskonałą normą świętości, czystością, bez jakiegokolwiek pożądania, bez złych myśli. Myślę, że w głównej mierze odnosi się to do nas mężczyzn. Stąd Paweł pisze o tym, kierując to do Tymoteusza. W tekście listu do Tesaloniczan Paweł pisze: napominam was, abyście w oparciu o nasze pouczenie i swoje poznanie, wiedzę postępowali tak,
by podobać się Bogu. Jego wolą przecież jest, abyście prowadzili uświęcone życie, wolne od wszeteczeństwa. Mam świadomość, że słowo wszeteczeństwo w naszym współczesnym języku już nie mówi nic. Co rozumiecie przez określenie wszeteczeństwo? Zwracanie się od Boga. Jakichś Bożych zasad i trwanie w tym grzechu jakimś. Takie, że się wierzę źle, ale dalej będę to robić. Wszeteczeństwo w kontekście kwestii życia. Chodzi o porządliwości. Wszeteczeństwo, gdy chodzi o dzisiejszą niemoralność, rozpustę, rozwiązłość seksualną, rozwody. Gdy chodzi o nieczystość, w kontekście też małżeńskiej. Bądźcie zawsze uczciwi, Bóg powołał was do uświęcenia. Uczciwość. Nieraz to jest też tłumaczone, że mamy być uczciwi w tej sferze też seksualnej, w tej sferze, gdy chodzi o nasze pragnienia, o sferę fizyczną. Paweł pouczał wierzących ludzi z Efezu o znaczeniu świętości. Efezjan 4:17-24, akurat to czytam według słowa życia. Mówię wam w imieniu Pana, nie postępujcie tak jak ludzie żyjący bez Chrystusa, którzy są ślepi i błądzą. Ich zamknięte serca wypełnia ciemność. Mają stępiony umysł moralny. Oddają się rozpuście, nie cofają się przed żadnym występkiem. Nie tego was uczono. Jeśli istotnie usłyszeliście Jego głos i poznaliście Jego prawdy, porzućcie wasz dawny sposób życia do cna zepsuty przez zwodnicze żądze. Wasza postawa i sposób myślenia nieustannie powinny się zmieniać na lepsze. Musicie stać się nowymi ludźmi, dobrymi i świętymi. Przywdziejcie tę naturę nową, pochodzącą od Boga. To jest skierowane do członków zboru w Efezie. Dlaczego do zboru w Efezie? Popatrzmy, choćby nawet, kiedy będziemy w domu, nasze Biblie nie mają pewnego wstępu, którym opatrzona jest każda księga, na przykład gdy chodzi o Biblie katolickie, które pomagają nam wejść w kontekst. Ale jeżeli popatrzymy, czy stukamy w Google'ach określenie Efes, czy starożytny Efes, mamy całą gamę informacji, co to było za miasto. Że głównym problemem tego miasta była niemoralność. Świątynia Diany Efeskiej. Tam była niemoralność, prostytucja świątynna. Ludzie, którzy wyszli z pogaństwa, bardzo często członkowie zboru dalej mieli z tym problem. Dlatego Paweł osadza to w tym kontekście, gdy chodzi też o kwestię naszego funkcjonowania w czystości w dziedzinie seksualnej. Niejednokrotnie to jest płaszczyzna, w której wierzący ludzie doświadczają największą ilość porażek, upadków. Życie pokazuje, że Boże cechy, cechy przemienionej natury, przejawiające się w uczciwości, szczerości, czystości, nie są już głównymi elementami charakteryzującymi nasze życie, naszą współczesną kulturę. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, dzisiaj jest akceptowane. Kiedyś w środowisku wiślańskim, bardzo tradycyjnym, konserwatywnym, było nie do pomyślenia, żeby niezamężna kobieta miała dziecko. Nazywano te kobiety zowitkami. Było bardzo skomplikowane podłoże, co było powodem tego. Niejednokrotnie nie było to następstwo niemoralnego prowadzenia się tych dziewcząt czy kobiet, ale tego, że kobiety służyły u gazdów, u bogatych gospodarzy, którzy czuli, że mają prawo do tych kobiet. I pamiętam, miałem kilka pogrzebów kobiet, które miały swoje dzieci, z kilkoma miały kilka dzieci i każde dziecko z innym gazdą. Kiedy kobieta zachodziła w ciąży, była wyrzucana przez gospodarza. A więc nie zawsze była to konsekwencja niemoralnego prowadzenia. Ale te kobiety były piętnowane. Czy dzisiaj ktoś piętnuje kobietę, która ma dziecko pozamałżeńskie? Czy dzisiaj ktoś piętnuje w naszym społeczeństwie, chrześcijańskim społeczeństwie, że są jakieś skoki w małżeństwie na bok? Jeżeli popatrzymy na seriale i nie oglądam, ale to, co słyszę, że nie ma żadnego piętnowania, że mąż ma jakąś przygodę seksualną w małżeństwie z kimś innym, że żona jest niewierna. Jest ogólna akceptacja i bardzo często ludzie mówią, no taki jest ten świat. I w kościołach czasami, znaczy myślę, że niekoniecznie w kościołach, ale
Są takie przypadki, chyba że to jest odkryte, no to wtedy jest to piętnowane. Ale ma to miejsce i niektórzy pastorzy stracili swoje funkcje, dlatego że za bardzo potraktowali kwestię duszpasterzowania dokładnie i dosadnie. Myślę, że musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli coś jest akceptowane przez społeczeństwo, to jest rzeczą nie do pomyślenia dla ludzi wierzących, żeby rezygnowali z pewnych zasad, które mamy w Bożym Słowie. Kłamstwa, oszustwa, kradzieże są czymś powszechnym w interesach, edukacji, codziennych relacjach, czy nawet w sporcie. Niemoralność seksualna, współżycie przed ślubem, w kościołach też. Jeżeli popatrzymy na wierzących młodych ludzi. Coraz więcej wierzących młodych ludzi w kościołach nie widzi w tym nic złego, że żyją ze sobą bez ślubu, bo chcą się sprawdzić. A kiedy próbujesz z nimi rozmawiać, jaki argument słyszysz? Wszyscy tak robią. My powiedzieliśmy sobie przed Bogiem, że chcemy być razem. My nie potrzebujemy ślubu. My już tak jesteśmy w Bożych oczach jako małżeństwo. My możemy mieszkać ze sobą. A jeżeli teraz, będąc skonfrontowanymi z taką sytuacją, powołujemy się na Boże wzorce, bardzo często jesteśmy odbierani w kategoriach ludzi, którzy są niedostosowani do rzeczywistości. Myślę, że diabeł stosuje taką jedną zasadę. Tak jak czytałem, nie powiem u kogo, bo nie pamiętam, zasada gotowania żaby. Jeżeli żabę wrzucicie do gorącej wody, wyskoczy. Jeżeli wsadzicie do zimnej i postawicie na piecu, delikatnie podgrzewając, żaba się będzie przystosowywała, aż w końcu nawet nie wie, kiedy będzie ugotowana. I myślę, że diabeł stosuje tą zasadę. Coś, co jest rozciągnięte w czasie, z czym się oswajamy, bo taki jest ten świat, a więc musimy to przyjąć. My nie musimy tego przyjąć. Wręcz my nie powinniśmy tego przyjąć. Grzech jest grzechem, nawet jeżeli świat idzie w inną stronę. Świat się niesamowicie zmienił, a czasami Kościół przyjmuje warunki świata, uważając, że stare prawa i zasady, jakie występują w Biblii, nie mają już prawa bytu i należy, jeżeli nie schować do lamusa, to przynajmniej uwspółcześnić i przystosować do teraźniejszych wymogów. Choćby nawet kiedy myślę o całej dyskusji, gdy chodzi o akceptację związków homoseksualnych, gdy chodzi o śluby, gdy idzie o relacje homoseksualne, kiedy mówi się o tych kościołach, które tego nie stosują, że nie idą z duchem czasu, no bo przecież jeżeli mamy być otwarci dla świata, to powinniśmy stosować te zasady, żeby ludzie czuli się dobrze w naszym gronie. Myślę, że chrześcijanie w czasów apostoła Pawła żyli w podobnym społeczeństwie, jeżeli nie gorszym. Paweł powiedział o niewierzących ludziach mieszkających w Efesie tak. Mając stępiony zmysł moralny, oddają się rozpuście, lekkomyślnie dając się ponosić żądzą i nie cofają się przed żadnym występkiem. I w tamtej kulturze nie mogło być już gorzej. A jednak wśród tej rozpowszechnionej bezbożności, pośród społeczeństwa, które żyło bez jakichkolwiek norm etycznych i moralnych, oczekiwano od wierzących ludzi, że będą przykładem. W każdym aspekcie życia, gdy szło o moralność, uczciwość i czystość, oczekiwano, że będą pokazywali, na czym polega prawdziwe życie. W uświęceniu, w świętości. I tego samego Bóg od nas oczekuje. Żebyśmy pokazywali temu światu, na czym polega inne życie. I myślę, to wcale nie musimy czuć się gorsi, jeżeli ktoś z nas będzie się wyśmiewał. Nawet jeżeli ktoś się będzie wyśmiewał, że mamy bardzo konserwatywne, w sensie biblijne podejście do życia, to tak prawdę powiedziawszy, jeżeli szczerze potem popatrzy na swoje życie i porówna je z naszym życiem, to będzie nam zazdrościł. Świętość, uświęcenie, życie w tym świecie, ale bycie odłączonym od świata i przeznaczonym dla Boga, to nie jest jakaś tam alternatywa dla nas, to nie jest jakaś abstrakcja, to nie jest rzecz tylko dla kilku wybranych, ale świętość, przywdziewanie nowej natury i życie według Bożych standardów jest koniecznością każdego chrześcijanina. Jak więc mamy dążyć do świętości? W oparciu o Boże Słowo, bo Biblia ma być dla nas punktem odniesienia. Możemy mówić o 5 elementach świętości, które należy w sobie wypracowywać. Nie w tym kontekście, że w tych umiejętnościach i będę robił wszystko, żeby wykrzesać pewne pokłady, które są we mnie,
ale chodzi mi o pewne współdziałanie, że Duch Święty chce, Bóg chce, wręcz oczekuje tego od nas. I myślę, że to, co mam w kategoriach, co rozumiem w kategoriach wypracowywania, da się streścić w 5 słowach. Będę chciał pokrótce każde z nich omówić. Przekonanie, zobowiązanie, dyscyplina, zależność i pragnienie. Kiedy w społeczności z Bogiem, w modlitwie i w czytaniu Biblii poddaję się Bożemu działaniu, zaczynam pojmować, jaka jest Boża wola odnośnie mojego życia. Jaka jest Boża wola w kontekście mojego postępowania i mojego charakteru. Odkrywam to. Później Duch Święty, kiedy pomaga mi stosować Jego Słowo w moim życiu i stosować to do poszczególnych sfer mojego życia, to okazuje się, że zaczynam widzieć posłuszeństwo, kiedy kieruję się tymi zasadami. Zaczynam rozwijać w sobie oparte na Biblii przekonanie. Żyję w oparciu o to przekonanie. Czytam Słowo. Czytam w tym Słowie, jakie są Boże oczekiwania. Czyli jakie są Boże przekonania. Bóg chce, żeby to były też moje przekonania. I teraz zaczynam budować swoje życie w oparciu o te przekonania. Nasze wartości zaczynają się zmieniać. Tak, że Boże normy przestają być czymś nieznośnym i stają się przywilejem i nie ma innej opcji. Jeżeli mam do wyboru żyć według norm, które daje człowiek, albo czy ludzkie normy mają to do siebie, że się zmieniają, i żyć w oparciu o to, jakie są Boże normy, to kiedy zaczynam być blisko Boga, zaczynam odkrywać, że te Boże normy wcale nie są czymś, co krępuje moje życie, ale że to jest wolność. Bardzo często ludzie traktują na przykład Boże przykazanie jako próba Bożej ingerencji, w oparciu o które Bóg chce mnie pozbawić radości z życia. Bóg mnie ogranicza. My nie chcemy, żeby nas ktoś ograniczał. Człowiek nie chce, żeby Bóg go ograniczał. Czy przykazania, na przykład Boże normy, mają na celu nas ograniczyć? Dla mnie to jest Boża prewencja. Jeżeli nawet pewne rzeczy są sformułowane w kategoriach imperatywu, gdy chodzi o Boże przykazania, my nie lubimy, jak ktoś nam coś narzuca. Szczególnie my Polacy. Jeżeli ktoś nam coś każe, to my pokażemy akurat tak. Bo taka jest nasza natura. I można traktować Boże przykazania w kategoriach pewnego imperatywu, kiedy zadamy pytanie, dlaczego nie, niebo nie. Ale możemy traktować w kategoriach wolności. Nie zabijaj, albo masz wolność, żeby nie zabijać. Nie cudzołóż, czyli to mnie determinuje, albo ty nie musisz cudzołożyć, masz wolność. Bóg dał ci wolność, czyli masz umiejętność i możliwość prowadzenia czystego życia. Nie mów fałszywego świadectwa, albo ty nie musisz kłamać. Jesteś wolny od tego, żeby kłamać. Jeżeli potraktuję to w tych kategoriach, to wiem, że to jest Boża prewencja. Bóg chce mnie uchronić przed konsekwencjami. Przykazania dla mnie to są tak, jak jadę gdzieś drogą wysokogórską i z boku mam ograniczniki. Zupełnie inaczej czuję się na drodze, kiedy mam jakiś płotek, a zupełnie inaczej, kiedy jest tylko linia namalowana. Boże przykazania traktuję w kategoriach pewnego ograniczenia, bo Bóg wie, że za tym ograniczeniem, za tą barierką jest przepaść. A więc Bóg nie chce, żebym to przekraczał. Dlaczego? Bo jeżeli przekroczę, to zginę. Ja nie dyskutuję w tych kategoriach. Dlaczego Pan Jezus powiedział, moje jarzmo jest lekkie? Czym było jarzmo? My odbieramy to w kategoriach negatywnych. A jarzmo to był pewien przyrząd, który miał koń tutaj na karku. I do tego jarzma, do tego przyrządu, komonto jak to nazywają, były podłączone lejce. I ten, który prowadził koniem, kierował. To jarzmo było elementem, który był pewnego rodzaju prewencją, ale był też możliwością odbierania impulsów, sygnałów. Dlatego, jeżeli traktuję w kategoriach Bożej wolności przykazania, czy teraz tych Bożych zasad, to ja wiem, że Bogu zależy na tym, żeby moje życie miało sens i żeby tak naprawdę moje życie było pełne. Życie w uświęceniu to jest życie w pełni życia.
A więc mam pewne zasady. Duch Święty zmienia moje umysły, daje mi większe poznanie, zrozumienie Słowa i umożliwia rozwijanie naszych przekonań zgodnie z Bożymi przekonaniami. A więc świętość zaczyna się od znajomości prawdy, która odnawia nasze umysły i umożliwia nam zrozumienie sposobu życia, jakiego pragnie od nas Bóg. Czyli pierwszym krokiem jest przekonanie, znajomość prawdy. My cały czas wzrastamy w poznawaniu i w znajomości. Ale to jest baza. Drugi element, gdy chodzi o to nasze dążenie czy wypracowywanie świętości, to jest zobowiązanie się do posłuszeństwa. Zobowiązanie nie jest słowami składanego ślubowania, z którego nic nie wynika, lecz jest to postanowienie prowadzenia życia według Bożego Słowa. Po pierwsze, muszę się zobowiązać do świętości, wybrać to jako sposób mojego życia. Muszę zobowiązać się. Kiedy zobowiązuję się przed samym sobą, nie wiem jak u Was, ale ja odbieram to w kategoriach różnicy pomiędzy tym, że sobie mówię coś, a pomiędzy tym, że w obecności kogoś mówię to samo. Bo obecność tego kogoś mobilizuje mnie do tego, że nawet jeżeli mi się nie chcę świecić oczami przed tym kimś, bo on był świadkiem. Stąd też zobowiązuję się. Kto jest tym, który mnie słyszy? Który zna moje myśli? Bóg. A więc podejmuję zobowiązanie do świętości. Wybieram ją jako sposób mojego życia. Muszę postanowić. Chcę być Bogu posłusznym. Chcę kierować się Bożymi zasadami. Każdego dnia, kiedy wstaję, modlę się, mówiąc: Panie, spraw, bym dzisiaj mógł być Tobie posłuszny. Żebym w swoim zachowaniu wskazywał na Ciebie, żebym kierował się Twoim słowem, żebym dawał świadectwo Tobie, przysparzając Ci jednocześnie wiele powodów do radości. Nie tylko, że ja będę miał satysfakcję, to też jest ważne. Żebyśmy mieli satysfakcję, żebyśmy umieli się cieszyć. Kiedy widzimy, że coś nam się udaje osiągnąć, ja myślę, że Żyła się cieszy, że z tej fajeczki zrezygnował, bo udało mu się wreszcie coś osiągnąć. I to mobilizuje, albo powinno mobilizować. Kiedy widzimy te efekty, to nas jeszcze mobilizuje. Nie tylko świadomość, że mogę ucieszyć się przed samym sobą, że coś mi się udało, ale mam świadomość, że Bóg się cieszy, kiedy widzi, że coś udało mi się osiągnąć, zrealizować. W Psalmie 119 czytamy: Tyś wydał rozkazy swoje, by ich pilnie słuchano. To jest 4. Po co Bóg wydał te rozkazy? By ich słuchano. Myślę, że jest zasadnicza różnica. Ja to często stawiam to pytanie dzieciom w szkole. Czy jest jakaś różnica pomiędzy słuchaniem i usłuchaniem? Czy to jest tylko kwestia tego u przed tym wyrazem? Słuchanie równa się usłuchanie? Czy bardzo często to są dwa zupełnie różne słowa? Owszem, każdy słyszy. Czy każdy jest posłuszny temu, co słyszy? Nie. Gdy chodzi o nasze dzieci, to one tak. Słyszysz mnie? Tak, słyszę. Nie? Kiedy prosimy, żeby pokój posprzątały, tak jak nasi znajomi mówili, że mieli problem ze swoim dzieckiem, że trzeba było kilka razy mówić. I kiedy była taka sytuacja, kiedy ojciec mówi: no ale Andrzej, no w końcu, czemu tego nie robi? Gdyżeś mi to dopiero 4 rozpowiedział. Nie? Ja dzieciom bardzo często mówię: słuchajcie, jeżeli nauczyciel mówi, czy rodzic, to mówi raz. No chyba, że rodzice wam muszą kilka razy mówić. Ale Bóg raz mówi. Jeżeli trzeba kilka razy mówić, to znaczy, że słuchamy. Ale nie ma przełożenia praktycznego. Słuchanie to jest teoria. Usłuchanie to jest praktyka. Wierzący ludzie są rewelacyjni, gdy chodzi o teorię. Ale niekoniecznie rewelacyjność przekłada się na praktykę. Więc jest napisane w Psalmie 119: Tyś wydał rozkazy swoje, by ich pilnie słuchano. Posłuszeństwo we wszystkich aspektach. Nie tylko, gdy chodzi o kwestie duchowe. Czytanie słowa, modlenie się, lecz w sprawach codziennych. I potrzebne jest postanowienie świętości przede wszystkim względem konkretnych sfer, w które szatan będzie uderzał. Bądź w których jesteśmy słabi, albo w których możemy upaść. Na przykład starotestamentowy Job postanowił nie spoglądać pożądliwie na młode kobiety. Zdarzyło wam się już pożądliwie popatrzeć na jakąś kobietę? Pytanie, co traktujemy w kategoriach pożądliwych.
gdy chodzi o mężów. Dla mnie pożądliwe spojrzenie na inną kobietę ma miejsce wtedy, kiedy poświęcam temu więcej czasu i więcej uczuć, aniżeli patrzę na męża. To moja żona jest tą osobą, której powinienem poświęcić nie tylko swoją uwagę, ale wszystkie uczucia, emocje. Ona dla mnie jest najpiękniejsza. Ona dla mnie jest godną pożądania, a nie inne. Ktoś może powiedzieć, ale gdzie tam wierzący człowiek ma z tym problem? I on był wierzący. Takie sobie postanowienie podjął. Może nie jeden z wierzących mężczyzn powinien takie postanowienie podjąć i na nie, takie postanowienie się zdecydować. Na przykład Daniel postanowił nie karać się zakazanym pożywieniem, choćby nawet pochodziło z królewskiego stołu. W Księdze Daniela mamy to postanowienie, 1 rozdział 8 werset. Może nie jeden z nas powinien postanowić, że nie będzie brał udziału w czymś, co sprzeciwia się Bogu, czy jest dla Boga zgorszeniem. Ci dwaj mężowie zareagowali postanowieniem okazywania posłuszeństwa Bogu, żyli zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jeżeli mamy Boże przekonania, postanawiamy żyć zgodnie z tymi przekonaniami. A te przekonania nie tyle, że nabywamy, ale ugruntowujemy je w oparciu o kontakt z Bogiem i Jego Słowem. Jeżeli ten kontakt jest systematyczny, jeżeli on jest bliski, to też ma miejsce ugruntowanie. Jeżeli natomiast ten kontakt jest sporadyczny, to te przekonania potrafią się rozmyć. Kolejnym etapem jest dyscyplina podejmowania codziennych decyzji. Dyscyplina wiąże się z wysiłkiem kształtowania właściwych postaw i unikania złych. Dyscyplina to jest wysiłek. Aby doświadczać świętości, żyć w uświęceniu, do jakiego nawołuje nas nasz Bóg, musimy uczyć się podejmowania właściwych decyzji w obliczu każdej konkretnej pokusy. Podejmuję właściwą decyzję. Nie w momencie, kiedy ma miejsce ta pokusa, zaczynam się zastanawiać, ale podejmuję decyzję zanim ta pokusa ma miejsce. I wtedy, kiedy jestem w środku tej pokusy, ja odwołuję się do decyzji, którą podjąłem. Pamiętacie przyjaciół Daniela? Prawda? Nakaz, który został wydany, wszyscy mają paść na kolana. Konsekwencje wiadomo, jakie były. I teraz jestem przekonany, tak jak rozumiem Księgę Daniela, tam chyba nie było dyskusji, do jakiego momentu możemy pójść na kompromis. To nie było czegoś takiego, że przyjaciele Daniela, a Daniela nie było, czyli nie było tego oparcia. Daniel był na innej prowincji. I to nie było takiej dyskusji, że przyjaciele Daniela modląc się mówili tak: Panie Boże, ustalmy pewną taktykę działania. Wszyscy mają klęknąć, to umówmy się, że my klękniemy na jedno kolano. Ale dla Ciebie to będzie znak. Albo Panie Boże, nie. Nawet jeżeli konsekwencje były. I wtedy oni stoją i przed królem mówią: niech Ci będzie wiadomo, że wierzymy, że Bóg nas z tego wyrwie i nie zmienimy swojego postanowienia. A gdyby nawet było inaczej, że musielibyśmy zginąć, naszego postanowienia nie zmienimy. Postanowili, że będą Bogu wierni. To miało miejsce od samego początku. Młodzi ludzie, którzy zostali do Babilonu przyprowadzeni, podjęli postanowienie w tym kontekście, że nie będą jedli tych rzeczy, które są na królewskim stole. Ale podjęli postanowienie, Daniel podjął postanowienie, że będzie się modlił 3 razy dziennie, okno otwierał. Nie zmienił tego postanowienia, kiedy był edykt, że nie można było się przez 30 dni modlić do innego Boga, jak tylko do króla. Daniel nie zrobił czegoś takiego, że mówi: Panie Boże, zamknę okiennicę, dla Ciebie to będzie sygnał, że pomimo wszystkiego ja się do Ciebie modlę, albo nie będę się modlił głośno, będę się modlił w myślach, Ty będziesz wiedział. Nie było takiego szyfru. Daniel podjął postanowienie i nie dyskutował, kiedy miał miejsce moment pokuszenia, ale on wiedział, co będzie robił. Czyli czytam słowo, podejmuję pewne postanowienie, dyscyplina, czyli przymuszam się i kiedy ma miejsce pokuszenie, ja nie zastanawiam się, czy odejść od tego mojego postanowienia, tylko determinuje mnie to, że będę wierny temu, co Bóg pisze w swoim słowie. Żeby doświadczyć świętości, żyć w uświęceniu, do jakiego nawołuje nas nasz Bóg, musimy uczyć się podejmowania właściwych decyzji. Paweł powiedział, że łaska Boża naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Tytus 2:11-12. A w Rzymian 8:13 nakazuje, byśmy uśmiercili złe postępki ciała.
dokonujemy tego przez decyzje, jakie podejmujemy. Postanawiając nie tylko mówić pokusom nie, lecz tak, żeby dawać zgodę do podejmowania pozytywnych, koniecznych kroków do życia takiego, które będzie się podobać Bogu, czyli do uświęconego życia. Muszę więc się ćwiczyć w dyscyplinie czytania Bożego Słowa. Łatwo wam przychodzi czytanie Biblii? No, jest to wielki przywilej i przyjemność. Ja nie pytam, czym to jest dla was. Czy wam łatwo przychodzi? No, łatwo nam przychodzi w tym sensie, w jakim sensie? Nie ma żadnego problemu. Każdego dnia otwierasz rano, w dzień, wieczorem. Oczywiście. Mnie nie przychodzi. Nie, mi też nie. Dlatego, że bardzo często mam racjonalne wymówki. Jestem zmęczony, szczególnie wieczorem. Oczy mi się zamykają. Wiele razy tak jest, że moja żona zamyka Biblię, bo zasypiam nad czytaniem Biblii. To mam na myśli, mówiąc, czy łatwo wam przychodzi. Potrzebuję dyscypliny. To nie jest tak, że i już to jest. Diabeł będzie robił wszystko. Czy diabeł będzie wykorzystywał jakieś negatywne rzeczy? Nie. Moje zmęczenie. Moją chorobę. Może nawet takie przeświadczenie. Dzisiaj już czytałeś Biblię. Odpuść sobie. Wyczerpałeś pewien limit. Jestem pewien uznania i nie traktuj tego w kategoriach pewnej ironii. Absolutnie nie. Ale w tym sensie, że do tego też potrzebujemy dyscypliny. Potrzebujemy, nie powiem przymuszać się w tym negatywnym znaczeniu, ale pilnować się, żebym tego nie zaniechał. Bo jeżeli to zaniecham, to otwieram drzwi diabłu do mojego życia, do mojego codziennego funkcjonowania, gdy chodzi o takie świeckie sfery mojego życia. Kiedy odpuszczam kwestie duchowe. Potrzebuję dyscypliny, gdy chodzi o podejmowanie decyzji w kontekście modlitwy. Modlitwa daje mi siły do zwycięskiej walki z pokusą. Ja nie mówię, że muszę się przymuszać w tym negatywnym znaczeniu, ale nie mogę zapomnieć o modlitwie. Nawet jeżeli już modliłem się godzinę temu, bo było spotkanie modlitewne, to nie na tej zasadzie, że Pan Bóg mówi, no masz limit wyczerpany i nawet na najbliższy tydzień to już jest wyczerpana, więc może nie godzina, ale teraz wystarczy Ci 10 minut. Ale potrzebuję dyscypliny. Potrzebuję dyscypliny w podejmowaniu stosownych kroków, żeby uciekać od tego, w czym mogę ponieść porażkę, gdy idzie o pokuszenie. Potrzebuję dyscypliny. Dyscyplinę mam na myśli to pozytywne znaczenie. Czyli taki Boży środek, który pomaga mi być wierny przekonaniom czy Bożym zasadom. Kolejnym krokiem jest zależność od Ducha Świętego. Sami siebie nie jesteśmy w stanie dokonać zmian w swoich sercach. Jest to tylko i wyłącznie działanie Ducha Świętego. To jest tak samo, kiedy ja będę mówił o duszpasterzowaniu za tydzień. W kontekście relacji. Duch Święty może posłużyć się pewnymi talentami, które mamy, gdy chodzi o kwestię elokwencji, umiejętności nawiązywania relacji. Ale tylko tym, który może serce otworzyć, jest Duch Święty. Nie ja swoimi umiejętnościami. Ale Duch Święty, czyli nie jestem w stanie też dokonać zmian w swoim sercu. Jest to wyłącznie działanie Ducha Świętego. Paweł mówi, że mamy się przemieniać przez odnowienie swych umysłów. Rzymian 12,2. Słowo przemieniać oznacza tu zmieniać się wewnętrznie, odnawiać się wewnętrznie. Oznacza to całkowitą odnowę naszych wartości i pragnień. Odnowa to wyłącznie dzieło Ducha Świętego i Duch Święty chce w nas kształtować swój owoc. O tym będę mówił w kolejnej sesji. Chce nas wyposażać w swoje dary. O tym będę mówił w następnej sesji. I wreszcie taki ostatni ten krok. Pragnienie bycia skoncentrowanym na Bogu. On musi być dla mnie najważniejszy. Jemu ma być wszystko oddane i podporządkowane. To często jest walka. Jak długo jesteście wierzącymi ludźmi? Mogę postawić każdemu z was pytanie? Nie musicie odpowiadać. Jak długo, siostro, chodzisz za Panem? 40 lat. 40 lat. 20 par. No to jest 20. 20 par. No 20. 20. 2. 3, 4. 3. 4. 3. 25. 20 par. I 25. Nie jesteś taki młody. 30. Ja 40. Po
Jeżeli teraz ci, którzy mają ponad 40, odwołamy się do swojego, do swoich początków z Bogiem, to to wszystko było na takim poziomie. Pamiętacie? Nie było problemów. Potrafiliśmy chodzić spotkania na spotkanie. Krzysiu, się uśmiechaliśmy, jak się mówił. Nasze serce było tak gorące dla Boga, że gdyby to było możliwe, ja pamiętam, jak Pan mnie powołał, jak się nawróciłem, to myślałem, że ja każdemu drzewu będę zwiastował, że przyjdę na kwaterę, to było na tygodniu ewangelizacyjnym i na tej zasadzie chłop żywemu nie przepuści, każdemu powiem. Taki był zapał 40 lat temu. Czy on jest taki sam dzisiaj? Nie. Ta miłość do Boga jest inna. Na pewno ona ewoluowała, czy ewoluuje, ale muszę szczerze powiedzieć, że nie mam takiego zapału jak 40 lat temu. Jasne, 40 lat temu byłem 40 lat młodszy. Ale w tym sensie, że pragnienie koncentrowania się na Bogu. Panie, chcę i zrób wszystko, pomóż, żebyś Ty był najważniejszy. Kiedy mam doświadczenie dwa lata, to nie jest problemem. Ale kiedy mam już więcej lat, kiedy mam rodzinę, ja nie mówię, że to są dla mnie wymówki, to jest bardzo szerokie elementy, którym też muszę poświęcić swój czas, swoje siły i które powodują, że niekoniecznie moje serce w taki sam sposób bije dla Pana, jak w sytuacji, kiedy byłem sam, kiedy nie miałem odpowiedzialności. Stąd też, mówiąc też o pewnym zdyscyplinowaniu, że to jest pragnienie. Panie, chcę Cię prosić, żebyś zrobił wszystko dzisiaj, każdego dnia, żebyś Ty był dla mnie najważniejszy, żeby Tobie wszystko było podporządkowane, żebyś był w centrum mojego życia. Powiedziałem wcześniej, że świętość, uświęcenie, życie w tym świecie, ale bycie odłączonym od świata i przeznaczonym dla Boga, że to nie jest jakaś abstrakcja, że to nie jest jakaś alternatywa dla nas albo dla kilku wybranych, ale świętość, uświęcenie, czyli przyoblekanie się Bożej natury i życie według Bożych standardów jest koniecznością. Nie ma dla nas innej opcji. Nie ma dla nas innej opcji. Jeżeli wam powiem, że ludzie tego od nas oczekują, to w tym zawarte też jest pewno ziarenko prawdy. Ludzie tego od nas oczekują. Nawet jeżeli nas krytykują, z nas się śmieją. To ludzie tego od nas oczekują. Jak będą mieli problemy, to myślcie, do kogo pójdą? Do tych, którzy śmieli się razem z nimi, kiedy o nas mówili? Czy do nas przyjdą? Do nas przyjdą. A więc nie tylko, że Bóg tego od nas oczekuje, ale świat tego od nas oczekuje, nawet jeżeli tego nie komunikuje. Dlatego Pan Jezus powiedział, wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Są konkretne oczekiwania, więc tam, gdzie jesteśmy, odbieramy to w kategoriach konieczności. Paweł pisze, nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Bóg nas powołał do życia wiecznego i chwała Mu za to, ale Bóg nas powołał do uświęcenia. Pomyślmy o tym i traktujmy to poważnie. A jeżeli jest coś, co przeszkadza w prowadzeniu uświęconego życia, to my powinniśmy to wyznawać Bogu. I prosić Boga o to, by dawał nam zwycięstwo w naszej walce z codziennymi pokuszeniami. A poza tym, bracia i siostry, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Też myślę, gdy chodzi o kwestię świętości czy życia w uświęceniu. Kochani, to było liźnięcie tylko tego tematu. Ale myślę, że jest to pewna baza, jeżeli mamy teraz mówić o owocu Ducha Świętego, jeżeli mamy mówić o darach Ducha Świętego, jeżeli mamy mówić o miłości, to musimy od czegoś zacząć. Bo praktycznie to wszystko, co powiedziałem, co będzie mieściło się w tych trzech kolejnych sesjach, wypływa od tego, co wiąże się z naszym uświęceniem, z byciem świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.